Naszym gościom, uczestnikom zadaliśmy dwa pytania. Jak Państwo oceniają prognozy rozwoju rynku alkoholowego w Polsce? Nie bardzo jestem w stanie powiedzieć, jak oceniamy, bo tak się złożyło, że wyprodukowaliśmy nasz produkt w sierpniu, a już teraz mamy medal, jesteśmy na World of Spirits Awards, więc niespecjalnie się na tym znam. Natomiast wydaje mi się, że rozwój jest właściwy, bo my na tym rynku już jesteśmy. Spytaliśmy też, czy nagrody w konkursie World of Spirits Competition są motywacją do tworzenia nowych, ciekawych receptów. Absolutnie nie. Medale nie są dla nas motywacją do tworzenia nowych receptur. Bardzo chcielibyśmy robić stare receptury. Tak jak robimy teraz rzeczy, które są gdańskie, myślę, że jest mnóstwo miast, które mają i czekają na to, żebyśmy odkryli dla nich ich prawdziwy smak mocnego alkoholu premium. Na celowniku mam na przykład teraz Kujawisze Mageltropfen. Dawna rzecz, którą można nabyć za Odrą, a której w Toruniu czy Bydgoszczy nabyć się nie da. I myślę, że te dwa miasta, tak jak Gdańsk, też zasługują na to, żeby móc raczyć się prawdziwym, historycznym trunkiem o uczciwych składnikach i doskonałym smaku.